W tym nagraniu omówimy hybrydyzację SP3. Zrobimy to na bazie cząsteczki metanu i etanu. Zacznijmy od metanu. Metan jest pierwszym węglowodorem w szeregu homologicznym alkanów. Jego wzór sumaryczny to CH4. Zastanówmy się, jak będzie wyglądał wzór elektronowy kropkowy. W tym typie wzorów zaznaczamy wiązania chemiczne pomiędzy poszczególnymi atomami za pomocą kropek. Jedna kropka obrazuje jeden elektron. Atom węgla ma 4 elektrony walencyjne i w związkach organicznych wszystkie elektrony walencyjne atomu węgla będą brały udział w tworzeniu wiązań. W tej cząsteczce atom węgla łączy się z 4 atomami wodoru. Każdy atom wodoru ma jeden elektron walencyjny. Do dubletu brak mu jednego elektronu. Dzięki utworzeniu 4 wiązań chemicznych atom węgla uzyska oktet elektronowy. Natomiast każdy atom wodoru będzie miał dublet elektronowy. Wszystkie wiązania otworzone w cząsteczce metanu są równoważne, czyli mają taką samą długość i energię. Są to wiązania kowalencyjne niespolaryzowane. Skoro tak, to wszystkie 4 elektrony walencyjne węgla powinny być równocenne, powinny mieć taką samą energię. Jednak, jeśli przeanalizujemy konfigurację elektronów walencyjnych atomu węgla, okazuje się, że tak nie jest. Elektrony walencyjne atomu węgla znajdują się na podpowłoce S i podpowłoce P drugiej powłoki. Na podpowłoce S rozmieszczone są 2 elektrony. Zajmują one jeden orbital, więc są elektronami sparowanymi, a co za tym idzie, nie chcą tworzyć wiązania chemicznego. Na podpowłoce 2P również mamy 2 elektrony, tyle że będą już to elektrony niesparowane. Zgodnie z regułą Hunda elektrony te są obsadzone na różnych orbitalach. Gdyby wiązania chemiczne tworzyły się zgodnie z obsadzeniem podpowłok elektronowych w atomie węgla, to mógłby on utworzyć jedynie 2 wiązania kowalencyjne. A tak nie jest. Pauling, aby wyjaśnić zjawisko, jakie obserwujemy w cząsteczce metanu, ale nie tylko w tej cząsteczce, zaproponował proces hybrydyzacji. Hybrydyzacja polega na wymieszaniu orbitali atomowych w celu utworzenia nowych orbitali atomowych, które nazywa się orbitalami zhybrydyzowanymi. Pauling zaproponował, aby najpierw przeprowadzić proces wzbudzenia elektronowego. W atomie węgla w trakcie wzbudzenia jeden elektron z podpowłoki 2s przejdzie na podpowłokę 2p. Wzbudzenie elektronowe może zajść w obrębie tej samej powłoki i ma ono na celu zwiększenie liczby elektronów niesparowanych. Teraz po wzbudzeniu elektronowym mamy 4 elektrony niesparowane. Taki stan nazywa się stanem wzbudzonym. W tym momencie atom węgla mógłby już utworzyć 4 wiązania chemiczne. Wydawać by się mogło, że to koniec problemów z wyjaśnieniem tworzenia się 4 wiązań między atomem węgla a atomami wodoru. Jednak gdyby tak było, to jedno spośród tych 4 wiązań różniłoby się od pozostałych energią. A dane eksperymentalne pokazują, że wszystkie wiązania w cząsteczce metanu są identyczne, co nie jest możliwe w przypadku elektronów znajdujących się na orbitalach różnego typu. Wymyślono zatem coś takiego jak hybrydyzacja. Hybryda to z języka łacińskiego mieszaniec. Zatem jeśli wymieszamy ze sobą 4 orbitale atomu węgla, to powstaną zupełnie nowe, identyczne pod względem kształtu i energii orbitale zhybrydyzowane, które pozwalają wyjaśnić wyniki przeprowadzonych doświadczeń. Po zhybrydyzowaniu, wymieszaniu jednego orbitalu S z 3 orbitalami P dochodzi do powstania hybrydyzacji SP3. Po hybrydyzacji powstaje tyle zhybrydyzowanych orbitali, ile orbitali brało udział w procesie. Przed hybrydyzacją były 4 orbitale i po procesie hybrydyzacji mamy nadal 4 orbitale, 4 hybrydy. Na każdej z hybryd znajduje się jeden elektron walencyjny atomu węgla, dzięki czemu może on tworzyć 4 równocenne wiązania. Zastanówmy się, jaki będzie kształt tych zhybrydyzowanych orbitali. Orbital S ma kształt kuli, natomiast orbital P ma kształt ósemki. Do hybrydyzacji SP3 bierze 3 orbitale P i 1 orbital S. Kształty tych orbitali mieszasz ze sobą.
Kształt nowego zhybrydyzowanego orbitalu wygląda mniej więcej tak. Jedna część ósemki jest znacząco większa. W trakcie hybrydyzacji otrzymujesz cztery takie orbitale. Będą one ułożone tak, że utworzą kształt tetraedru. Ten kąt tutaj, pomiędzy środkami tych orbitali, wynosi 109 stopni i 24 minuty. Około 109,5 stopnia. Każdy z tych zhybrydyzowanych orbitali opisuje jeden elektron walencyjny atomu węgla. Mamy do czynienia z cząsteczką metanu, więc atom węgla jest połączony z czterema atomami wodoru. Każdy elektron walencyjny atomu węgla tworzy jedno wiązanie z jednym elektronem walencyjnym atomu wodoru. Atom wodoru elektron walencyjny ma opisane na orbitalu S. Tutaj nie ma hybrydyzacji. Orbital S z orbitalem zhybrydyzowanym nakładają się na siebie. W wyniku tego nakładania dochodzi do powstania wiązania chemicznego i orbitalu cząsteczkowego. Mówimy, że dochodzi tutaj do nakładania czołowego, a w wyniku tego nakładania powstaje orbital cząsteczkowy sigma i powstaje wiązanie pojedyncze w cząsteczce metanu. W cząsteczce metanu są cztery wiązania pojedyncze, które ze względu na geometrię nakładania się orbitali tworzących te wiązania nazywa się wiązaniami sigma. Przejdźmy do kolejnego w szeregu homologicznym alkanu. Etan zbudowany jest z dwóch atomów węgla i sześciu atomów wodoru. Od cząsteczki metanu różni się tym, że ma jedną grupę CH2 więcej. W etanie każdy z atomów węgla łączy się z innymi atomami za pomocą czterech równocennych wiązań. Ponownie atomy węgla mają tu hybrydyzację sp3. Każdy z tych dwóch atomów węgla tworzy wiązanie dzięki czterem elektronom opisanym przez orbitale zhybrydyzowane sp3. Narysuję schematycznie kształt orbitali w tej cząsteczce. Jednak aby rysunek był czytelny, pominę mniejszą część orbitali zhybrydyzowanych. Na każdym ze zhybrydyzowanych orbitali jest jeden elektron i każdy z tych elektronów łączy się z elektronem kolejnego atomu, tworząc wiązanie chemiczne. Elektrony tego atomu węgla będą połączone z trzema elektronami atomów wodoru. Elektrony te znajdują się na orbitalu S atomów wodoru. Dodatkowo czwarty elektron atomu węgla łączy się z jednym elektronem pochodzącym z atomu węgla. W tej cząsteczce ponownie mamy nakładanie czołowo orbitali. Powstaną wiązania pojedyncze, wiązania sigma. W cząsteczce etanu jest 7 wiązań sigma. 6 wiązań pomiędzy atomami węgla a atomami wodoru i jedno wiązanie między atomami węgla. Dzięki utworzeniu wiązania sigma pomiędzy dwoma atomami węgla w cząsteczce etanu, ta część węglowodoru i ta część węglowodoru może swobodnie rotować względem siebie. Na sam koniec chciałabym Ci wspomnieć, że długość tego wiązania węgiel-węgiel wynosi około 1,54 angstrema. Podsumowując, hybrydyzacja to taki proces matematyczny, w którym mogą zostać wymieszane orbitale atomowe o różnym kształcie i energii. Orbitale zhybrydyzowane są równocenne, co oznacza, że mają jednakowe kształt, wielkość, energię, różnią się natomiast orientacją przestrzenną. Liczba orbitali zhybrydyzowanych jest równa liczbie orbitali atomowych, które zostały przekształcone.